Nie tak do twarzy pacjentki, dobrze? Tak z boku, dobrze. Proszę podejść bliżej i wszyscy obserwują dobrze. Mi lekcje są niezwykle ciekawe, co jest bardzo dziwne może, że nie stawia nam dwój, a przy tym bardzo wymaga i my się staramy przystosować do tych ich wymóg. I właśnie jesteśmy jej wdzięczne za to, że potrafi nas jednak czegoś nauczyć i nie stawia nam tych dwój, które są jednak zmorą wszystkich uczniów. Dla mnie pani profesor Wanda Woźniak jest wspaniałym człowiekiem. Potrafiła pomóc mi rozwiązać problem, który sama nie potrafiłabym zrobić. I właśnie dlatego żywię do niej szczególną wdzięczność i uważam, że dla nas wszystkich, a szczególnie dla mnie, jest czymś więcej jak zwykłym profesorem, jest nawet matką. Pani profesor Woźniak jest cudowną pielęgniarką, jest wzorem polskiej pielęgniarki. Wanda Woźniak otrzymała w 1977 roku najwyższe międzynarodowe odznaczenie Czerwonego Krzyża, medal Florence Nightingale. Nie udało się odtworzyć nazwiska rodowego pradziada pani Wandy, który po powstaniu wielkopolskim ucieka na Węgry. Czernisławski, może Czernichowski. Wiadomo, że walczy na Węgrzech u boku generała Bema. A kiedy rewolucja upada, ścigany listami gończymi, polski powstaniec przybiera nazwisko poległego Austriaka Haft. Żeni się z Węgierką. Jego syn Fryderyk niewiele wie o ciemiężonej ojczyźnie. Wszechstronnie wykształcony, matematyk, filozof, muzyk. Po ukończeniu uniwersytetu Wienie wyjeżdża do Argentyny. Tam poślubia Niemkę. I z tego to małżeństwa rodzi się syn Guillermo, ojciec pani Wandy. Guillermo studiuje na Politechnice w Curychu. Wnuk Polaka najlepiej czuje się wśród młodej Polonii. Poznaje studentkę tamtejszego uniwersytetu, warszawiankę pannę Halinę Dickmann. Ślub biorą w Szwajcarii. Tam również rodzi im się dwoje pierwszych dzieci, Jan i Wanda. Halinę i Guillermo, nazywany w domu Bilem, marzą o powrocie do ojczyzny. Wiedzą jednak, że w Polsce nie będzie zatrudnienia dla cudzoziemca. Przyjmują więc propozycję pracy w Santiago de Chile. Listy i pamiętniki matki